Paweł Chmielewski, PCH24TV. Szczęść Boże, witam Szanowni Państwo w programie na Straży. Dzisiaj trochę o kompromisie aborcyjnym, tak zwanym kompromisie aborcyjnym i orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego. A wszystko względem tego, jak się wypowiada na ten temat dzisiaj Kościół katolicki, przedstawiciele Kościoła katolickiego w naszym kraju. Jest, Szanowni Państwo, rzeczą oczywistą, że Kościół katolicki w Polsce nie stanowi prawa. To wiemy nie od dzisiaj, to wiemy tak naprawdę od, od zawsze. No, nigdy Kościół katolicki w Polsce nie stanowił prawa, tak żeby je stanowić zawsze władza świecka to robiła, ale. W ostatnich dniach bardzo mocno to przedstawiciele Kościoła w Polsce podkreślają, że Kościół prawa nie stanowi. Robi to arcybiskup Stanisław Gondecki, robi to prymas polski Wojciech Polak, robi to rzecznik episkopatu. Oczywiście wszyscy podkreślają to dlatego, bo chcą odciąć się w jakiś sposób od tego, co orzekł Trybunał Konstytucyjny. I zarazem odciąć się od tych protestów anty, no, wrogich, wrogich życiu. I można powiedzieć, dać sobie taką lepszą, lepsze miejsce do monitorowania całej tej sprawy, tak żeby po prostu nie być w samym centrum sporu, żeby się odcinać. To nie my, to oni. Kilka wypowiedzi, Szanowni Państwo, przedstawicieli Kościoła Katolickiego. Najnowsza rzecz, rzecznik... Episkopatu. Ksiądz Leszek Gęsiak był pytany w Radiu Z, jak tę całą sprawę, te wszystkie protesty, to orzeczenie może oceniać. No nie ono, oczywiście, tylko po prostu kościół episkopat, przy którego jest rzecznikiem. I mówi Leszek Gęsiak w tym wywiadzie dla Radia Z, także po w innych wywiadach, w których udzielał rzeczy wiele rzeczy bardzo szlachetnych, bardzo dobrych, pod którymi można się podpisać. Na przykład Kościół nigdy nie będzie popierał żadnej aborcji, każda aborcja jest złem. Kościół będzie próbował formować sumienia ludzi. Słusznie, oczywiście. Każda aborcja jest złem, mówi ksiądz Leszek Gęsiak. Rzeczy naprawdę dobre. Ale, ale mamy tutaj właśnie takie małe, drobne ale, które można powiedzieć trochę zmienia postać rzeczy, bo mówi ksiądz Gęsiak jeszcze pytany o to, czy, czy to, co się dzisiaj dzieje w Polsce, no, no można jakoś rozwiązać, prawda? I on mówi coś takiego, musimy szukać rozwiązań i nie znaleźliśmy tego w Polsce, kompromis. Kompromis aborcyjny, był taką drogą pośrednią, która uspokajała sytuację. To jest też konflikt polityczny. Mówi ksiądz Leszek Gęsiak, raz jeszcze podkreślam, rzecznik episkopatu: kompromis był taką drogą pośrednią, która uspokajała sytuację. Jest to oczywiście, w pewnej przynajmniej mierze, fakt. Znaczy kompromis aborcyjny uspokajał sytuację, bo rzeczywiście nikt jakoś specjalnie nie protestował. Oczywiście obrońcy życia chcieli zmian, ale no jednak sytuacja była spokojna. Tylko, szanowni państwo, możemy to też przełożyć na język trochę bardziej obrazowy, trochę bardziej, można powiedzieć, taki odpowiadający faktom. Nie kompromis aborcyjny, tylko zgoda na to, żeby ponad tysiąc dzieci w warunkach polskich było każdego roku zabijane, a więc Zabijanie ponad tysiąca dzieci było taką drogą pośrednią, która uspokajała sytuację. Gdybyśmy tak to powiedzieli, to już nie brzmi tak dobrze, prawda? I takie rzeczy mówi rzecznik Episkopatu. No przyznają Państwo, to jest naprawdę coś niesamowitego. Ja osobiście jestem naprawdę głęboko wstrząśnięty te słowa słysząc, tym bardziej, że no właśnie zarazem rzecznik Episkopatu bardzo mocno odcina się od tego, co zrobił trybunał Konstytucyjny. Mówi, to jest. Decyzja polityczna. To nie Kościół tę wojnę wywołał, naprawdę nie chcieliśmy. Tej wojny. No, szanowni Państwo, jak można mówić, że Kościół nie chciał wojny? Oczywiście Kościół nie chciał wojny, ale przecież chyba chciał Kościół tego, żeby każde życie było chronione. Nie, mówił ksiądz Gęsiak wcześniej, Kościół nigdy nie będzie popierał żadnej aborcji, każda aborcja jest złem. Ale mam tutaj taki dysonans poznawczy. Z jednej strony mówimy, że aborcja jest złem, Kościół tego nigdy nie będzie popierał, a gdy Trybunał Konstytucyjny wydaje orzeczenie, które właśnie ma zakazać zabijania dzieci, no to słyszymy, że była to jakaś Droga pośrednia, która uspokajała sytuację, że to jest decyzja polityczna. Kościół tutaj nie ma z tym nic wspólnego, to zrobili politycy, a myśmy tego nie zrobili. Słowa niesamowite, szanowni państwo, tym bardziej, że one absolutnie współbrzmią z tym przekazem, który właśnie dzisiaj. Wczor czy wczoraj idzie od polityków partii rządzącej. Ja mam nawet takie jakieś niejasne wrażenie, że tutaj chyba doszło do pewnych ustaleń i wypracowania wspólnej narracji, bo to premier naszego kraju, Mateusz Morawiecki, przepraszam, premier rządu, Mateusz Morawiecki, przez kilka dni milczał, nie zajmował żadnego stanowiska w sprawie Trybunału Konstytucyjnego, no a teraz nagle przemówił. Przemówił i powiedział od razu, że heroizm nie jest niczym, co można komuś narzucać, że nikt nie jest zmuszony do heroizmu, że nie można Polek w Polsce zmuszać do heroizmu. I te same właśnie słowa słyszał, słyszeliśmy także u księdza Gęsiaka. On również był pytany w tym wywiadzie do Radia Z, czy można kogoś zmuszać do heroizmu. Mówi, nikt nie jest zmuszony do heroizmu. No rzeczywiście do heroizmu nie można nikogo zmuszać, ale jednak pytanie zarówno do księdza Gęsiaka, jak i do premiera Morawieckiego, czy jest zmuszaniem do heroizmu nie niezgoda na to, żeby kogoś Zabić. Bo to nie jest tak, że mamy tutaj dosyć z taką sytuacją, żeby wymagać jakiegoś czynu od kogoś. Nie, właśnie my, zakazując aborcji, chcemy, żeby pewnego czynu nie było, czyli nie chcemy, żeby było zabicie dziecka. My zabraniamy pewnego czynu, a nie wymagamy dokonania jakiegoś czynu, bo, że tak powiem, urodzenie dziecka jest rzeczą naturalną. Tutaj nic nie trzeba zrobić, żeby to nastąpiło. To się już dzieje samo, gdy kobieta zaszła w ciążę. To właśnie wywołanie Sztucznego poronienia, zostawienie tego dziecka na śmierć w dusznościach, to jest pewien czyn. Tu nie ma mowy o heroizmie, to jest po prostu przyjęcie pewnego. Cierpienia, naprawdę straszliwego, ale jednak pewnego ne, po prostu cierpienia. Tu nie ma mowy o heroizmie. A nagle tego samego niemalże dnia premier Morawiecki i rzecznik episkopatu mówią właśnie, że nikt nie jest zmuszony do heroizmu, że kompromis aborcyjny, tu już tylko ksiądz Gęsiak jeszcze raz to podkreśla, uspokajał sytuację. Naprawdę rzeczy niebywałe, jeżeli mamy je słyszeć od... Rzecznika Konferencji Episkopatu Polski. A przecież to nie jest jedyna taka wypowiedź, Szanowni Państwo, bo no już, no może inaczej. Tak złej, innej wypowiedzi nie ma i nie było ze strony hierarchów Kościoła Katolickiego w Polsce w tej sprawie, ale były także inne, wątpliwe, niestety, wypowiedzi i to. Z samej góry, bo Prymas Wojciech Polak, Prymas Wojciech Polak pytany o to, czy potrzebny jest nowy kompromis jakiś aborcyjny, powiedział, uwaga, to są działania, które będą podejmowane przez konkretne osoby, przez parlament, żeby pracować nad tą ustawą, która będzie ustawą kompromisową wszystkich stron sceny politycznej. A więc mówi Prymas Polak o tym, że będzie jakaś ustawa, która będzie ustawą kompromisową wszystkich stron sceny politycznej co to znaczy wszystkich scen stron sceny politycznej, a no, że to będzie znowuż kompromis z tymi, którzy jednak chcą, żeby w różnych sytuacjach dzieci nienarodzone były zabijane, żeby można było to robić, no i nie, prymas mówi, że będzie taka e, ustawa. Oczywiście mówi też, że Kościół przecież temu e, nie, nie ma z tym nic wspólnego, bo mówi prymas, będziemy się tym działaniem przyglądać, ale nie jesteśmy ustawodawcą, ale z drugiej strony właśnie słyszymy, że będzie jakaś tam sobie kompromisowa e, ustawa. Bardzo przykre jest te eufemizmy słyszeć od prymasa Polski, od e, człowieka wieka, który ma jednak kościołowi katolickiemu w Polsce przewodzić. Często robi to zresztą bardzo dobrze, mówi o rzeczach ważnych, przypomina prawdy wiary, no ale w tym wypadku, szanowni państwo, to znowuż jakieś takie słowa po prostu zamglone, po prostu no jakieś takie wycofywanie się rakiem, uciekanie od odpowiedzialności. Prawda? Bo znowuż arcybiskup Stanisław Gondecki, który wydał oświadczenie w sprawie tego orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego. Na początku tego oświadczenia arcybiskupa Gądecki Gądeckiego, czytamy bardzo piękne słowa właśnie o tym, że każda aborcja jest złem, że nie można zabijać dzieci. Arcybiskup Gądecki powołuje się na papieża Franciszka, nawet na jego najnowszą encyklikę Fratelli Tutti, gdzie rzeczywiście jedno zdanie poświęcone jest dzieciom nienarodzonym. No i tutaj arcybiskup Gondecki jakby w pełni przedstawia nauczanie katolickie, ale później oczywiście pisze już znowuż, że chciałbym przypomnieć, że to nie kościół ustanowi prawa w naszej ojczyźnie i to nie biskupi podejmują decyzję o zgodności bądź niezgodności ustaw z Konstytucją RP. Mamy zatem trzy postacie, trzy wypowiedzi rzecznika episkopatu, samego arcybiskupa Stanisława Gondeckiego, prymasa Polski, wszyscy radykalnie odcinają się od tego co zrobił Trybunał Konstytucyjny. Nawet jeżeli to co zrobił oczywiście afirmatywnie uważam, Uważają za dobre od strony moralnej, to odcinają się od tego jako od decyzji politycznej. No to budzi niesmak, szanowni państwo, budzi nasz najwyższy niesmak, no bo przecież mówimy tutaj nie o jakiejś tam sprawie politycznej, prawda, o jakiejś zwykłej przepychance, ale jednak o tej kwestii, która dotyka rzeczy absolutnie fundamentalnie najważniejszych. Kościół katolicki w Polsce od zarania dziejów, można powiedzieć, tak, od samego początku swojego istnienia na naszych ziemiach głosi prawo do życia dla wszystkich ludzi. I nagle, gdy decyzja Trybunału Konstytucyjnego jest wydana, można powiedzieć, po myśli, z tym nauczaniem katolickim, to mamy takie wycofanie się, odcięcie jakby gdzieś ze strachu. Ja rozumiem, że te protesty mogą być przerażające. One są przerażające. Piekło jest przerażające, a to teraz właśnie takie głosy piekielne na naszych ulicach słychać, ale na Boga miłego. Przecież my mamy jednak Jezusa Chrystusa i Jego prawdzie musimy być wierni, a nie się lękać jakichś biesów piekielnych, które wyją gdzieś i robią rozmaicze nawet złe rzeczy. Chrześcijanie pierwszych wieków, no szanowni państwo, przecież dawali się po prostu krzyżować za prawdę Jezusa Chrystusa, nikt by nie mówił, no tutaj to prawda, są jakieś rzeczy, w które my wierzymy, ale, ale, no nie może być, ale w kwestii obrony życia. Po prostu nie może być, ale Kościół katolicki nie może się od tego, nie powinien się od tego, bo że może to widzimy na własnych oczach, bo tak się po prostu dzieje, ale nie powinien się w żaden sposób od tego wszystkiego dystansować. Tym bardziej, że nawet papież Franciszek, którego, no, Wieloma dos kwestiami dostarcza nam naprawdę często poważnych zagwozdek. Gdy idzie o kwestie ochrony życia, też potrafi być naprawdę jednoznaczny. Krótki cytat z listu, jaki papież Franciszek wysłał niedawno do takiej konferencji Episkopatów Europy, wspólnego ciała Episkopatów Europy, napisał papież Franciszek tak. Może o Europie przyjaznej dla osoby i dla osób, ziemi, gdzie szanowano by godność każdego, gdzie osoba byłaby wartością samą w sobie, a nie przedmiotem kalkulacji ekonomicznej lub towarem, ziemi, która chroniłaby życie w każdym jego momencie, od chwili, gdy niewidzialny pojawia się w łonie matki, aż do jego naturalnego kresu, ponieważ żaden człowiek nie jest panem życia, czy to swojego. Czy też innych. Tak, szanowni Państwo, żaden człowiek nie jest panem życia, także nie jest panem życia dzieci chorych, nienarodzonych dzieci. Chorych. orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego idzie właśnie w tym kierunku. Ono nie jest doskonałe, nie rozciąga pełnej ochrony życia w Polsce, ale jednak znacząco to poprawia. I naprawdę niezwykle przykre jest z perspektywy katolickiej słyszeć jak czy to rzecznik episkopatu, czy jacyś hierarchowie mówią: "No dobrze, dobrze, życie każde życie jest święte, kościół nigdy nie poprze aborcji, ale to jest tylko jakaś polityczna decyzja, my się od tego odcinamy". Trudno będzie, Szanowni Państwo, budować naprawdę katolickie zasady i katolickie prawo w naszym kraju, jeżeli sama. Konferencja episkopatu, no tu się jakoś dystansuje, oczywiście. Ja bardzo doceniam to, co mówi, robi wielu biskupów. Arcybiskup Marek Jędroszewski, na przykład, zdecydowanie jednoznacznie opowiada się za tym orzeczeniem Trybunału, jeżeli mogę tak powiedzieć, przeciwko tym protestom. No, arcybiskup Gondelski też opowiada się za tym orzeczeniem, ale szkoda, szkoda tego, że słychać i takie słowa, jak słowa księdza rzecznika o tym, że ten kompromis kiedyś jakoś uspokajał sytuację. Szanowni Państwo, to naprawdę bolesne. To, że tak powiem, nie służy, nie służy, tak mi się wydaje, myślę, że Państwo też się ze mną zgodzą, to nie służy sprawie. Pewnej ochrony życia zdecydowanie nie. Mam nadzieję, że gdy te protesty już się w Polsce jakoś uspokoją, gdy w końcu władza świecka sięgnie po ten instrument, jaki ma i to wszystko przecież uspokoi, bo to leży w zasięgu jej ręki. To Kościół katolicki i wszyscy go reprezentujący będą głosić zupełnie jednoznacznie, że nie tylko gdzieś tam w jakiejś abstrakcyjnej sferze mamy być za życiem, ale także prawnie, bo gdy spojrzymy, Szanowni Państwo, co się dzieje w krajach zachodnich, to tam właśnie jest. Jest takie podobne myślenie, tylko już doprowadzone dużo dalej. Mamy wiele państw w zach na zachodzie, w Europie, gdzie aborcja jest zjawiskiem niezwykle masowym. No, choćby te nasze nieszczęsne Niemcy, tuż zaodrą Odrą, 100 tysięcy dzieci nienarodzonych, zabijanych każdego roku. I to w takiej sytuacji, gdy aborcja pozostaje nielegalna, tylko jest niekaralna. Tam biskupi się naprawdę za tym nie upominają, nie mówią o tej sprawie. Oczywiście gdzieś tam czasami, dorocznie, jak jest jakiś dzień życia, no to powiedzą, jeden przynajmniej czy Drugi powie, że aborcja jest złem, prawda? Trzeba szanować życie, ale nikt nie dopomina się zmiany prawa. To nie jest tak, że my możemy głosić swoją wiarę, ale możemy zostawić prawo gdzieś zupełnie na boku. Niedawno, szanowni Państwo, kilka programów w naszej Telewizji było poświęconych kwestii laicyzmu i tego właśnie, na czym polega błąd laicyzmu, czyli tego całkowitego odrywania wiary katolickiej od stanowionego prawa, od życia państwowego. Warto już zachęcam, szanowni państwo, żeby do tych programów sięgnąć, żeby sięgnąć też do książki Laicyzm, potępiony przez papieży, jaka niedawno została wydana nakładem Stowarzyszenia Polonia Christiana. Tam też te problemy są opisane. No i, i, i raz jeszcze. Apeluję proszę jako zwykły świecki katolik do wszystkich, którzy mają władzę duchowną w naszym kraju, stawajmy po stronie życia także gdy idzie o... Prawo, nie bójmy się tego. Wiem, że jest ciężko, wiem, że jest wielki atak przeprowadzany, że kościoły są naprawdę miejscami, w których się po prostu cała ta nienawiść koncentruje, ale na Boga musimy to wytrzymać, musimy z tym walczyć. Nie możemy godzić się na żadne kompromisy. Jezus Chrystus nie jest kompromisowy. Jezus Chrystus jest bezkompromisowy i tego, szanowni państwo, trzeba się trzymać. Dziękuję za uwagę i jeżeli chcą państwo, żeby takie programy jak ten mogły dalej powstawać, to proszę o wspieranie. Modlitewne naszej telewizji finansowej. Jak tego drugiego udzielać jest, rozpisane pod tym nagraniem z Panem Bogiem.